Ze mną niewidziany w ostatnich miesiącach w Krakowie Kuba Serafin. Cześć Serek i powiedz, co u ciebie w tych ostatnich miesiącach wydarzyło się. Witam serdecznie. Ciężka praca. Skupiam się na tym, żeby jak najlepiej wyglądać na tym wypożyczeniu. Walczę o swoje, zdobywa nowe doświadczenie. I myślę, że z każdym miesiącem, z każdym meczem staję się lepszym zawodnikiem, bo też to był taki cel, żeby pójść na wypożyczenie i utrzymywać ten rytm gry i zbierać to, co najważniejsze. No właśnie, wspomniałeś o tym wypożyczeniu, utrzymywaniu rytmu gry. Ty grasz regularnie w Puszczy, 19 na 20 spotkań ligowych w pierwszej lidze. Czujesz, że rozwijasz się dzięki temu? Tak, to jest najważniejsze, jakby nie patrzeć, te granie co tydzień to najbardziej rozwija zawodnika. Wiadomo, trening też jest ważnym elementem tego wszystkiego, ale tak jakby podsumowaniem jest ten występ w meczu, więc to tak najbardziej rozwija piłkarzy. Nie chcę ułatwiać pracy analitykom Chrobrego, ale dzisiaj chyba byłeś jednym z najlepszych zawodników w drużynie trenera Tułacza. Powiedz mi, ty wróciłeś tu dzisiaj z takim sentymentem na to boisko treningowe Krakowi? No na pewno gdzieś się tam wraca, bo też za dużo się nie pozmieniało od tego czasu, gdy poszedłem na wypożyczenie. Sporo chłopaków zostało z tej ekipy, co była. Wiadomo, dzisiaj też grali zawodnicy, którzy mnie występują, więc spędziłem tutaj rok czasu, więc na pewno jest jakiś tutaj sentyment po powrotu na Wielicką. Obserwujesz cały czas poczynania pasów, czy to w lidze, czy w Pucharze Polski? Tak, jak mam okazję, to oglądam każdy mecz. Wiadomo, że czasami to się pokrywa z naszymi meczami, ale jestem na bieżąco, jestem tutaj w kontakcie z niektórymi chłopakami, więc na bieżąco śledzę, co się dzieje w Krakowie. Dzisiaj też po meczu porozmawiałeś chwilę z trenerem Michałem Probierzem. Ten przykład Tiago, który trafił do Krakowi z pierwszej ligi, to chyba też jest dla ciebie taki dodatkowa motywacja, że pokazując się dobrze w pierwszej lidze, może dostać szansę w Krakowi. No tak, ale też najważniejsze jest to, że gram, że się rozwijam. Wiadomo, że dobrymi występami mogę sobie zasłużyć na powrót do Ekstraklasy.